Dzień dobry, witam wszystkich w naszym programie. Ja mam na imię Jarek Darmos i moim gościem dzisiaj jest Patrycja Pruchnik. Witaj, Patrycja. Cześć, witaj. Może wytłumaczę troszeczkę, dlaczego my w ogóle robimy, jak to się zdarzyło. Więc ja mieszkam w Kanadzie od ponad 20 lat i również od wielu, wielu lat interesuję się tematem non-duality i oświecenia i takiego rozwoju duchowego. I któregoś dnia lubię oglądać na internecie różnych nauczycieli i różne wywiady, i kiedyś miałem okazję widzieć na internecie wywiad Richarda Millera. Niektórzy z naszych widzów prawdopodobnie znają. Richard jest taką postacią dosyć znaną w tym świecie non-duality w Stanach Zjednoczonych. I ku mojemu zdziwieniu, któregoś dnia patrzę, tam jest wywiad, Richard Miller robi wywiad z Patrycją i ze Stuartem Schwartzem. Tak. Bardzo się zdziwiłem, ponieważ to ja chyba musiałem przesłuchać, nie wiem, setki różnych wywiadów w swoim życiu, ale nigdy nie widziałem, żeby Polka była nasza rodowita dziewczyna, żeby była w tym temacie. I także jestem teraz na wakacjach w Warszawie i miałem okazję poznać Patrycję osobiście. To było bardzo, bardzo fajne przeżycie Cię poznać. I chciałem po prostu właśnie zrobić, jakby pokazać Cię światu i opowiedzieć o Tobie i po prostu. Także no, jest to dosyć trudny temat, na który dzisiaj będziemy rozmawiać, bo jest to temat, no cóż, o czym, jakbyś Patrycja dopowiedziała, o czym to jest? To jest o poznawaniu rzeczywistości, o poznawaniu siebie, o... Chyba najlepiej powiedziałabym takie ty, że to jest o poznawaniu siebie, tak? Poznawaniu tego, kim, czym jesteśmy. Tak, poznawaniu siebie, poznawaniu rzeczywistości, poznawaniu... Poznawaniu rzeczywistości trochę w inny sposób niż czasem jesteśmy przyzwyczajeni. W takim zwykłym funkcjonowaniu wielu z nas funkcjonuje. W cierpieniu po prostu. Czy to jest cierpienie fizyczne, nie mówię tutaj nawet o bólu, ale cierpimy przez głowę. I w momencie, w którym przestaniemy w ten sposób cierpieć, odkrywa się jakaś inna rzeczywistość. Zupełnie inna. Dla niektórych być może znana, dla innych zupełnie może być nowa. Dla mnie była nową rzeczywistość. No. I skąd się to bierze, że prawda, no bo ktoś z widzów mógłby zapytać, no skąd się to bierze, że nagle zaczynamy poszukiwać? Ja jestem na tej ścieżce już od wielu lat, od tego poszukiwania tego, co jakby, ja to nazywam, o co tutaj chodzi, jakby dla mnie to jest troszeczkę tak, prawda? A skąd to się u Ciebie wzięło? Przecież to jest ciekawe, skąd to się bierze w ogóle, to ja nie wiem, nie mam pojęcia. To jest jakiś taki impuls, który po prostu chyba musi iść, tak jak ewolucja, tak? To jest jakiś taki impuls, jak planeta ewoluuje, czy biologia w ogóle. To jest, nie wiem, tak naprawdę chyba jakieś takie naukowe doświadczenie. Pojawia się impuls i za tym impulsem idzie cała reszta. A w moim przypadku akurat to ten impuls taki świadomy przyszedł chyba w wieku takiego dorastania chyba, już byłam nastolatką, tak mi się wydaje. Wtedy po prostu tak już ostatecznie stwierdziłam, że coś tutaj nie gra. Tak. Nie podoba mi się tutaj w ogóle. Nie było tego po mnie tak bardzo widać, bo ja byłam taką raczej grzeczną dziewczynką na zewnątrz. Wchodziłam do szkoły muzycznej, grałam na fortepianie, dobrze się uczyłam, miałam same piątki. Wszystko było fajnie, rodzice byli zadowoleni, ale w środku to było naprawdę gruntowne niezadowolenie. Ja po prostu się czułam, jakbym nie była z tej planety. Nie rozumiałam, o co tutaj chodzi. I szukałam tylko takich ludzi dookoła siebie, którzy też jakoś po prostu nie do końca pasowali do takich ram mojego tamtego świata obecnego.
tamtym czasie. I to było wtedy to było w, mieszkałaś w Warszawie? Nie, mieszkałam wtedy, w ogóle to też jeszcze nie powiedziałam, najpierw mieszkałam na takim od ludzi powiedziałabym, mieszkaliśmy samą rodziną do 7-8 roku życia na wsi, ale to nawet nie była wieś, to było po prostu od ludzi takie, że był jeden dom i w promieniu tam 3-5 km nie było nic, więc myśmy się chowali w tym domu wszyscy z rodziną, taką dużą rodziną, z moimi kuzynami i z moim bratem. I tak w zasadzie do tego 8 roku życia, oprócz takich podróży, że czasem z rodzicami jeździliśmy na wakacje, to ja niespecjalnie gdzieś ruszałam się poza te okolice. To było w ogóle w pięknym miejscu, wszystko było naprawdę, naprawdę pięknie. Natomiast nie miałam specjalnie większego kontaktu ze światem zewnętrznym. Takie, można by powiedzieć, wychowanie sielskie w tym czasie. Rodzice nas zostawili, samotna, zrobiliśmy co chcieliśmy. I w takim czasie, w takim mniej więcej okolicznościach żyłam do 8 roku życia. Potem się przenieśliśmy, szkoła muzyczna, jedna, druga. Ale już w dzieciństwie miałaś jakieś rzeczy zaczęły się dziać troszeczkę, tak? Że... Wiesz co, pamiętam taki moment, o którym ci już chyba kiedyś powiedziałam. Taki moment, w którym po raz pierwszy zobaczyłam, że mogą być różne perspektywy i że każdy człowiek ma swoją perspektywę. Mnie się wydawało, że cały świat to jestem ja i wszystko się zawiera we mnie. No tak. Wszystko się zawiera we mnie. Natomiast pamiętam właśnie tylko, nie wiem, może miałam wtedy 5-6 lat, nie pamiętam dokładnie. Siedzę sobie na schodach i przejeżdża do nas w wakacje liczna rodzina z Warszawy. Ciotki, wujkowie, mnóstwo ludzi, oni zbliżają się do mnie. Patrzę, tyle ludzi tutaj idzie, skąd oni się w ogóle wzięli? Przecież ja wszystkich znam, a tu jacyś nowi. I co więcej, usiedli obok mnie i zaczynają ze mną rozmawiać. I nawiązuje się jakaś rozmowa, rozmawiamy i ja widzę, że oni mają jakieś poglądy. Mają poglądy swoje, własne i zupełnie inne perspektywy. I to był dla mnie jakiś szok. To był dla mnie taki pierwszy szok, może to było takie pierwsze jakieś takie wybicie z tej świadomości, nie wiem jak to było, ale pamiętam ten szok, że jak to? To nie jest tak, że ja jestem tym całym światem? Coś takiego. Rozumiem, teraz wiesz, tak, trochę to mówię, wiesz, ze wspomnień, nie wiem dokładnie, ale coś w tym stylu. Po jakimś paru latach mi się, w ostatnich latach mi się to przypomniało, wcześniej tego o tym nie pamiętałam. I potem się przenieśliście do, rodzina się przeniosła do Warszawy. Nie, tak? Jeszcze wcześniej mieszkaliśmy w takiej małej miejscowości 120 km od Warszawy i tam chodziłam właśnie do szkoły podstawowej i muzycznej. Później dopiero do szkoły średniej przeniosłam się do Warszawy. I tutaj chodziłam już do szkoły. I też w wieku 16 lat opuściłam rodziców, więc tutaj mieszkałam sama w Warszawie. To było dla mnie wielkie wyzwanie. No tak. Ale jeszcze wracając trochę wcześniej, grałaś na pianinie, tak? I w którymś momencie miałaś w czasie lekcji, tak? Ćwiczyłaś i zobaczyłaś książkę gdzieś, tak? To było już trochę później. No to był tak, jak już wracamy do tych momentów, tak jak zapytałeś na początku, takich rozwojowych, tak? Momentów, w których skąd ten rozwój się bierze, dlaczego w ogóle my szukamy. To pierwszy taki świadomy moment przyszedł już właśnie w Warszawie, jak byłam, mieszkałam już w Warszawie i byłam bardzo mocno zidentyfikowana z tym, że ja jestem muzykiem, ja będę muzykiem najlepszym, w ogóle świetnym, przygotowywałam się do koncertu, egzaminu, bardzo ciężko na to pracowałam, grając kilka godzin dziennie. I pamiętam, że jednego dnia zostałam u mojej nauczycielki od fortepianu w domu. Miałam przygotowywać się właśnie do jakiegoś koncertu. I tak sobie zrobiłam sobie przerwę i przeglądałam jej półkę z książkami. No i wzięłam jedną książkę. Paul Brunton, Ścieżkami Jogów. Nie wiem, jakie to jest angielskie tłumaczenie dokładnie. Tak. The Path to Search India, coś takiego. A
troszeczkę już miałam kontakt z jogą samą, bo bolał mnie kręgosłup, nie mogłam siedzieć przy fortepianie, więc zaczęłam się rozciągać na jodze. No więc zobaczyłam to, chciałam zobaczyć tą książkę, jak ją otworzyłam, tam w środku było zdjęcie Ramany Maharshiego. To zrobione właśnie przez Paula Bruntona. I po prostu coś się ze mną stało tego dnia. Ja zobaczyłam to zdjęcie i po prostu nie mogłam oderwać wzroku tego zdjęcia. To jest w ogóle chyba najlepsze zdjęcie, jakie ktokolwiek w życiu zrobił. Dla mnie przynajmniej. To jest niesamowite zdjęcie. Ono po prostu mnie całkowicie powaliło. Nie byłam w stanie grać, nie byłam w stanie nic robić do końca dnia. Wzięłam tą książkę, przeczytałam ją od razu, czytałam, po prostu nie mogłam się oderwać. No i to był taki chyba najważniejszy moment. Wow. To jest... Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Tak jak wiesz, no teraz mniej więcej mogę coś powiedzieć na ten temat. Natomiast wtedy zupełnie nie miałam pojęcia. Zupełnie nie miałam pojęcia, ale było to dla mnie przeżycie. Pamiętam, że właśnie usiadłam pod tym fortepianem. Po prostu wszystko zniknęło, wszystko zamarło i takie było wow. Wow. To są właśnie takie chwile w życiu, kiedy wiesz, wydaje mi się, że coś takiego jak reinkarnacja istnieje, czy jakieś, no, jak inaczej wytłumaczyć takie chwile, prawda, gdzie jest tak intensywne... Coś takiego może jest, wiesz, ja zupełnie nie miałam wtedy takich myśli, ani teraz nawet nie mam takich myśli, nie mam takiego poczucia, żebym, wiesz, to było moje jakieś poprzednie życie, zupełnie nie, ale no coś musiało być, skoro moje ciało tak intensywnie zareagowało. Zresztą to nie tylko wtedy, jak później pojechałam do Indii i znalazłam się w ashramie, to jest, jakby wiem, że to jest moje miejsce. W jakiś sposób to jest tak, że też nie powiem jak, ja to wiem, czy przyszła do mnie wiedza, wiesz, niektórzy mają jakieś wizje, ja nie mam, ale gdzieś w środku po prostu czuję to całą sobą. I co później? No i co później się dalej... Co jak, potem? Jak się, wiesz, no i potem to była seria prób i błędów, różnych ścieżek duchowych. No więc jak już duchowość, już się zaczęłam, wiesz, szukać duchowości, szukać jakichś tam rzeczy. I całą masę pewnie próbowałam ścieżek duchowych. Począwszy od jogi, psychologii transpersonalnej, różnymi rzeczami się interesowałam wtedy. Pisałam też pracę magisterską na temat New Age, no bardzo mocno w te rzeczy weszłam. Czytałam wszystko, co wtedy w Polsce było, przeczytałam wszystkie książki, które wtedy były, a było ich mało tak naprawdę. I to był taki miszmasz, wiesz, wszystko. I już jakby nie szłam dalej za Ramaną Maharishim, tak? Za tym, o czym on mówił, bo ja tak naprawdę intelektualnie chyba nie rozumiałam w ogóle, o czym on mówił. No w ogóle nie rozumiałam. Były jakby... Ramana Maharishi jest trudny. Jak ktoś zupełnie nic na ten temat nie wie, to on jest strasznie trudny do czytania. No tak. Teraz mi się taki nie wydaje, ale kiedyś to po prostu, o matko, o co tu chodzi w ogóle, jakieś to takie skomplikowane. Natomiast no teraz tego tak nie widzę. Więc ja po prostu do tego worka rzuciłam wszystko razem. I yoga, i szamanizm, i całą masę różnych rzeczy. No i to były fajne doświadczenia, bardzo często. Jedne fajniejsze, inne mniej fajne, ale ja byłam zawsze odważna, więc po prostu wchodziłam, jak coś wchodziłam, to po prostu mocno. Więc miałam dużo różnych tym swoich doświadczeń, które na coś wskazywały, ale zazwyczaj przemijało. Każde jedno mijało. Jakby nic nie zostawało przez dłuższy czas ze mną. Czyli zmieniałaś dyscypliny, jakby można powiedzieć, z jednej dyscypliny na drugą. Tak, i w ogóle to... Taki był wtedy proces. Pamiętam jeszcze, a ważna też dla mnie chyba rzecz, to było pisanie tej pracy magisterskiej. Pisałam ją o New Age'u, robiąc wywiady z gwiazdami polskiego New Age'u. No więc przeprowadziłam takie wywiady biograficzne z tymi osobami. To chyba też był ważny dla mnie moment, dlatego że spotkałam kilka takich ważnych postaci, które też miały wpływ na moje życie. Jedną z nich był Leon Zawadzki, który jest astrologiem, też się jogą zajmował. I pamiętam takie spotkanie właśnie na Potrójnej u Leona i Marii Pieniążek, właśnie w takim małym ashramie Ramany. Jak mieliśmy rozmowę, wywiad, tak naprawdę w pewnym momencie siedzieliśmy i
No i też czułam to samo, co wtedy, kiedy zerknęłam na to zdjęcie Ramana Maharishiego. Ale potem znowu, miszmasz. Miszmasz. To były takie krótkie przerywniki. Tak, ja w ogóle nie wiedziałam, co mam z tym robić. Po prostu pomieszało mi się to wszystko kompletnie. Natomiast praca magisterska, ukończenie tej pracy magisterskiej spowodowało w mnie tak wielkie wyczerpanie tym samym rozwojem duchowym, tymi wszystkimi ścieżkami, że po prostu miałam naprawdę tego wszystkiego serdecznie dosyć. Serdecznie miałam dosyć, wyszłam za mąż, urodziłam dwójkę dzieci. No tak. Tak mniej więcej to trwało. I teraz to jest właśnie ten ciekawy moment chyba w pewnym sensie, no bo jesteś tu, jesteś matką z dwójkę dzieci. I co się stało, co się dzieje? No więc potem jakby no nie mogłam długo zostać bez tego. Rzuciłam się w wir pracy i bycia matką. Taki odpowiedzialny, w ogóle takie życiowe zadania. Robiłam karierę, miałam swoją firmę. Dużo, dużo rzeczy w tym okresie się wydarzyło, ale jakby wewnątrz siebie to nie do końca się czułam na miejscu. Pamiętam, że fajnie się z tym czułam też, ale coś... Czegoś brakowało, czy... Trudno mi powiedzieć, jak to było w tej chwili, ale nie było to moim jakimś spełnieniem na tamten czas. I pamiętam, że po właśnie... W 3 latach intensywnej pracy, moje dzieci wtedy były małe, zachorowałam na gruźlicę po jednej z imprez, którą organizowałam. Organizowałam wtedy eventy. No i to już mnie ostatecznie sprowadziło na ziemię. Ta choroba była po prostu darem z niebios dla mnie wtedy. Bo już zagalopowałam się w tym świecie naprawdę, naprawdę mocno. W sensie, że miałaś dużo, pracowałaś? Miałam dużo pracy, byłam bardzo zajęta. I zupełnie zostawiłam tak naprawdę swoje własne pragnienia. Tylko jakby dostosowywałam się do okoliczności życiowych. I w jakimś sensie zostawiłam siebie, aczkolwiek wszystko jest tak, jak być powinno. To był naturalny dla mnie proces. Oczywiście, tak. To był naturalny dla mnie proces. Natomiast zetknięcie się z chorobą było bardzo ważne dla mnie. Bardzo. I to było około tak wiecie, jakoś 3 lata temu, czy coś, tak? Jak to było w 2009 roku. W 2008 roku. I jak już zachorowałam, to było po prostu od tamtego momentu to jedno wydarzenie, drugie, trzecie, po prostu wszystkie prowadziły mnie prosto, już bez żadnych dróg naokoło. Prosto mnie prowadziły na badanie siebie, tego kim jestem. Powrót do ashramu, do Tiruvannamalai i do tego, kim jestem. To już była po prostu równia do góry. Tak. Do góry. Już nie rozglądałam się już w ogóle na boki. Aha. W czasie, kiedy właśnie zachorowałam, pamiętam też, że leżąc w łóżku, przez 6 miesięcy prawie leżałam, nie miałam w ogóle siły, miałam gorączki, różne stany, tak? No po prostu ciało było chore. Umysł był chory przede wszystkim. Ja widziałam ten chory umysł. To było niesamowite. Tak, niesamowite. Niesamowite było oglądać chore ciało i chory umysł. Umysł, który po prostu wariował, wbił się jak wąż w tej głowie. Po prostu takiego nawału myśli, różnych osądów, różnych poglądów, różnych rzeczy w głowie, to naprawdę dawno nie miałam. I musiałam z tym siedzieć, nie miałam co z tym zrobić, nie miałam możliwości wyjść i zająć się czymś, bo po prostu nie miałam siły na nic. Więc po prostu siedziałam przez te 6 miesięcy, a tam mi się wszystko kotłowało. Także to było super doświadczenie, naprawdę świetne. I w pewnym momencie, chociaż to przychodziło tak stopniowo chyba bardziej, w pewnym momencie zobaczyłam, że chwila. To ciało, ono się zmienia, te myśli, one się zmieniają, tam się coś kotłuje, a ja cały czas na to patrzę. Tak. Coś tam się kotłuje, ja to wszystko widzę. Ja to wszystko widzę. Więc jak to jest? Coś to widzi. Widzi tą chorobę, ten po prostu miszmasz. I w tym okresie czytałaś jakieś książki na temat? Nic. Nic.
zupełnie. Mm-hmm. Nic w ogóle nie czytałam, nie pamiętam. Chyba nie, naprawdę. Nie miałaś nauczycieli, nie miałaś, nie chodziłaś na buddyjskie medytacje? Nie, w ogóle, w ogóle to był czas, kiedy nic z tych rzeczy nie było. W ogóle byłam tak wściekła na to, że ja zachorowałam. No jak to ja? No tak. Ja mogłam zachorować? Przecież wszyscy mogą zachorować, ale nie ja. Dlaczego mnie to spotkało? Jaki ten los jest okrutny? Szukałam przyczyn, dlaczego ja zachorowałam. Znalazłam już wszystkie możliwe przyczyny. Analizowałam od każdej strony, jak to się stało. Aż w pewnym momencie przyszło do mnie dopiero po pół roku, albo nawet dłużej, nawet może po 10-11 miesiącach przyszło do mnie zrozumienie, że po prostu nie ma żadnej przyczyny takiej, którą ja bym chciała złapać w głowie. Mhm. Przyszła choroba, odeszła. Mhm. I to też było, to było takie fajne uczucie, że można dać sobie przestrzeń na to, żeby coś po prostu było i zniknęło, a nie tak, aha, zachorowałaś, bo tamto i tamto, tak. A teraz zrób to i tamto i jesteś safe. Wszystko jest super. No tak, jesteś bezpieczna. Jesteś bezpieczna. Także to było wielkie odkrycie i taki wielki szacunek dla życia, do tego po prostu, jak ono się wydarza swoim torem, tak? Nie tak, jak ja bym sobie to, wiesz, wyobraziła i czy rozumiała w ogóle. Tak naprawdę bardziej chodzi o to rozumienie, bo nam się ciągle wydaje, że my wiemy, jak jest. No tak. Ale wiesz, co mnie interesuje bardzo, to jak wylądowałaś w Tirumanavalaya? Okej. Okay. Czyli tak, zachorowałam, zobaczyłam, że coś tutaj jest nie tak i jak już przestałam brać leki, bo te leki były dosyć obciążające, musiałam bardzo dużo antybiotyków przyjmować i w czasie, kiedy je przyjmowałam, to mam wrażenie, że do końca jakby nie byłam w stanie nawet podejmować żadnej decyzji, czy w ogóle czegokolwiek robić. Natomiast w momencie, kiedy przestałam brać leki, czułam, że muszę wrócić do jogi, bo wcześniej dużo ćwiczyłam. Czułam, że muszę wrócić do jogi. Okej, zaczynam ćwiczyć jogę, muszę się szybko w miarę zregenerować po tej chorobie. To jest duże, duże wysiłek dla organizmu. Długo byłaś chora? Długo? Nie, 6 miesięcy brałam leki, później się jeszcze 2 lata źle czułam. Tak, w sensie, że byłam osłabiona, ale nic więcej. I wróciłam do jogi. Powoli już zaczęły do mnie przychodzić właśnie Ramana Maharishi, jakieś książki, ale to tak nieśmiało, książka, czy oglądałam coś w internecie, ale tak na razie powolutku. I niedługo potem przyszła myśl, ja jadę do Indii. Muszę jechać do Indii. Wszyscy mi mówią, że ty zwariowałaś, przecież tobie masz tak słabą odporność, że tobie nie wolno w ogóle jechać do Indii. Ja mówię, jadę do Indii, zabieram całą rodzinę, dwójkę małych dzieci i jadę na pół roku od razu. I razem z Piotrkiem razem pojechaliście, cała rodzina. Tak, pierwszy raz i wiesz, no też nie było mi łatwo Piotra przekonać, bo on w ogóle nie był takimi rzeczami zainteresowany. Dopiero co zaczął wtedy ćwiczyć jogę, więc chociaż trochę go joga zainteresowała. Ale ja też tak naprawdę wydawało mi się, że ja jadę się zregenerować jogą. Nie wiedziałam, że ja jadę do Tirumanamalai. Nie wiedziałam tego nawet. Także złożyło się tak, że wszyscy mogliśmy pojechać. Zaszczepiliśmy się na różne choroby, potrzebnie, niepotrzebnie, ale się zaszczepiliśmy. Tak, tak. I na 6 miesięcy z planem? Nie, spędziliśmy 5 miesięcy. Ale od razu z takim planem pojechaliście, że jedziecie na 5 miesięcy i Tak. Także i to wszystko szło tak gładko. Wszystko tak szło naprawdę gładko. Pojechaliśmy, spędziliśmy tyle czasu. I tam ćwiczyłam sobie jogę, byłam w Mysore głównie. W Tirumanavalai? Nie, tak, głównie byłam w Mysore. Tak. Jak ci mówiłam, powróciłam już do jogi i od tamtego momentu to już była asztanga joga. Tak. I przechodziłam tam intensywne treningi, dużo wiesz, ćwiczyłam. To, czułam, że mi to dobrze robi i że przyspiesza regenerację organizmu. I też jakby zanim pojechałam do Indii, to też wiedziałam, że chcę odwiedzić właśnie Ashram Brahmana Maharishiego. I tak jak tam pojechałam, pojechaliśmy tylko na kilka dni. Ja
jak wjechałam w ogóle do tej miejscowości i zatrzymaliśmy się w pokoju waszami. Pamiętam też tak, że siedziałam i myślę sobie, to jest niemożliwe. Jak to się jest możliwe, że ja tam naprawdę jestem? No tak. To było moje największe pragnienie mojego życia, żeby tam się znaleźć, ale ja nigdy nie wierzyłam w to, że to jest możliwe. A ja nagle tam jestem. Takie prawdziwe pragnienie z serca. Ja jestem tam. To było dla mnie wielkie wzruszenie przez cały ten pobyt. Piękna okolica, co? Piękna mi ty... Wiesz, no okolica to jest, powiem ci, czy taka piękna, tam nie ma nic, jakby znaczy, no, ale taka egzotyczna. Też miałem okazję być w Tirumanavala w 2003. Aha. Nic nie wiedziałem wtedy jeszcze o non-duality, ale czułem też energię tej góry, prawda? No i takie egzotyczne, niesamowite miejsce. Wiesz co, myśmy byli już w Tiru po paru miesiącach w Indiach. W Indiach, tak. Rozumiem. Więc już byliśmy przyzwyczajeni. Mm-hmm. Jeśli chodzi o, wiesz, takie piękno zewnętrzne, które tam można zobaczyć, ktoś przyjedzie i sobie, o matko, no tam tak. Nic nie ma, tam nie no ma tak. Nic. No wiesz, dla mnie było piękne, wiesz, sannyasins, wiesz, ci... No, ludzie, którzy no, po prostu na no, tak egzotyczne miejsce, tak niesamowite tak, kadzidła tak. I te hinduskie temples tam w okolicy i to, że oni tam raz w miesiącu wszyscy idą dookoła tej góry w pełni księżyca, tak? Raz na tak. Pełnia księżyca, cała wioska, wszyscy ludzie dookoła maszerują. Tak, i wielu ludzi, którzy tam jeździ, chodzi tam tędy codziennie, robią sobie taką pradakshinę, czyli pielgrzymkę dookoła tej góry codziennie, tak. Chociaż słyszałam, że zabroniono ostatnio tych pielgrzymek, bo coś tam się działo, tak, więc tak. Na razie tych pielgrzymek nie ma, ale rzeczywiście tam dzieją się takie rzeczy. Także i także medytowałaś tam dużo, właśnie spędzałaś dużo czasu w aszramie u Ramana? Wiesz co, mieszkaliśmy w aszramie, a potem mieliśmy pojechać na Sri Lankę. Na wakacje, no byliśmy z dziećmi, tak? Także ja nie traktowałam tego tak, że po prostu ja teraz będę sobie medytować, a wy sobie róbcie co chcecie. Tak. Więc jakby wiedziałam, że jestem tam z dziećmi, także nie robiłam żadnych jakichś praktyk takich specjalnych, tak? Ale siedziałam w tych jaskiniach, byłam w aszramie. Tak naprawdę, wiesz, sam byłeś w Tiru, tam nie trzeba nic robić. No tak. Tam nie musisz nic robić, będąc w tamtym miejscu, po prostu coś się zmienia w tobie. Po prostu będąc w okolicach Arunachali, tej góry. I takie procesy ze mną zaczęły się dziać bardzo mocne. I trafiłam na taki 15-minutowy satsang z Shiva Shakti, tam taka sadhu mieszka. Ma taki mały ashram Shiva Shakti. Kobieta, tak. Która jest w milczeniu od kilkunastu lat, nic nie mówi. I ma takie krótkie satsangi, które polegają na tym, że wszyscy sobie siedzą, ona po prostu przychodzi na 15 minut i wychodzi. Nic więcej. I pierwszego razu, kiedy właśnie poszłam tam, żeby ją zobaczyć, w ogóle nie wiedziałam, co to jest satsang. Kompletnie nie miałam pojęcia, co to jest satsang. Na kolanach miałam dwójkę dzieci. Piotrek siedział obok. Ona wchodzi do tego pomieszczenia. Pomieszczenia i już po prostu jest. A ja zaczynam się trząść. Tutaj moje dzieci mówią, mama, wychodzimy, już nudno mi. Mama, chodź, już idziemy. Drugi mówi, mamusiu, weź, coś mi tutaj się dzieje. A ja jestem w tym wszystkim, a po prostu moje ciało zareagowało tak intensywnie, że wiesz, no teraz już wiem, co to jest. Zdarzają się takie historie, ale wtedy w ogóle kompletnie nie miałam pojęcia. Po prostu to był dla mnie wstrząs przez te 15 minut. Wstrząs. Wyrywało mi serce w ogóle. Coś się mocnego uruchomiło poprzez samą obecność tej kobiety. Jak wyszłam z tego satsangu, to jakby wiedziałam, że muszę dalej za tym pójść, że co to jest w ogóle, co się ze mną dzieje, dlaczego. I pobiegłam od razu tego samego jeszcze dnia, bo następnego dnia mieliśmy wyjeżdżać właśnie już na Sri Lankę na wakacje. Pobiegłam do
do takiego opiekuna tej Shiva Shakti, żeby poprosić, żeby mogła się z nią spotkać sam na sam, chociaż na chwilę. No i on powiedział, okej, dobrze, to możesz przyjść po południu jeszcze raz, żeby będę mogła usiąść z nią na parę minut. Wróciłam do Ashram, okej, no to będę miała widzenie, z góry, super. To sobie wymyśliłam całą masę pytań w głowie. Muszę ją o coś zapytać. No tak. Ona nic nie mówi, ale ja ją zapytam. Miałam chyba 10 bardzo mądrych pytań w głowie na temat rozwoju duchowego, na temat w ogóle moich problemów, czy czegokolwiek. I taka naładowana właśnie tymi wszystkimi pytaniami, takimi, które po prostu tak już nie mogłam wytrzymać, żeby po prostu jakoś ich nie zrozumieć. I wchodzę tam do tego pokoju, gdzie ona siedziała, właśnie pełna tych wszystkich rzeczy, i ona siedziała, tylko na mnie patrzyła. A ja po prostu widziałam tą swoją burzę, tak jak wtedy, kiedy byłam chora przez te pół roku na gruźlicę. I widziałam tą burzę i po prostu ta burza po prostu drżała. Znowu w ogóle płakałam, w ogóle moje ciało się po prostu rozkładało. Nie wiedziałam, co się dzieje, najpierw jakieś zażenowanie, tym potem już nawet zażenowania nie było, nic. I to trwało, nie wiem, 15 minut może. I cisza. Całkowita cisza. Nie było kompletnie nic już. Żadnego pytania w głowie, nic. I wyszłam stamtąd, nie wiem jak dotarłam do domu, bo w ogóle gubiłam się w tych Indiach ciągle. Dotarłam do Ashramu, nie miałam już żadnego pytania. Nic, kompletnie, cisza, taki spokój, którego nigdy w życiu nie miałam wcześniej. I się zastanawiałam, bo ja chciałam zostać w tym Tiruvannamalai, ale dzieci chciały jechać na wakacje, więc ja nie wiedziałam, czy jechać tu, czy jechać tam. Było mi kompletnie wszystko jedno, co się wydarzy dalej. Pojechaliśmy na tą Sri Lankę. I taki stan utrzymywał się jeszcze przez parę tygodni. Całkowitego takiej ciszy. I pojechaliście na te wakacje? Pojechaliśmy na te wakacje. Ja nie wiem, czy złapałam jakąś chorobę tropikalną. W każdym razie byłam tam w szpitalu później. Od razu po tym widzeniu z Shiva Shakti zachorowałam. Dostałam gorączki. I miałam gorączkę około 40 stopni prawie przez 2 tygodnie codziennie. Byłam tam w szpitalach, badali mnie na wszystkie możliwe choroby, co się dzieje. Nic nie znaleźli. Ja myślałam, że znowu mam gruźlicę, że to nawrót gruźlicy. Ale w ogóle mnie to nie obchodziło wewnętrznie. Kompletnie mnie to nie obchodziło. Miałam taki spokój pomimo tej gorączki, pomimo tej choroby. Nic mnie nie dotykało zupełnie. Czyli to rodzaj, można by było powiedzieć, rodzaj samadhi? Byłeś... Wiesz co, nie wiem jak to powiedzieć. No, był to stan, w którym jakby nie pojawiały się myśli takie codzienne, wiesz, takie jakieś analizy, takie rzeczy nie pojawiały się. Natomiast pojawiało się też stan, jeśli można to nazwać samadhi, w którym po prostu nie było zupełnie nic. Działo się, wiesz, wieziono mnie do szpitala, byłam w różnych dziwnych okolicznościach, a dla mnie po prostu nie działo się zupełnie nic. Ja jechałam rikszą. Piotr, pamiętam, był wtedy załatwiać jakieś wizy w Colombo, a ja sama właśnie z tą 39-stopniową gorączką siedziałam w rikszy i moje dzieci ze mną obok jedziemy do szpitala, bo wiesz, no coś tam się znowu działo. A ja na to tylko wszystko patrzę. Ja patrzę na to wszystko i to się dzieje i w ogóle tylko myślę sobie, kurczę, dobrze, żeby się w miarę Patrycja trzymała, żebyś tutaj nie zemdlała, bo jeszcze musicie tam dojechać, muszą się różne rzeczy zadziać. No i ostatecznie nie znaleźli żadnej mi choroby, tak? Nie było potwierdzonej jakiejś żadnej tropikalnej choroby po 2-3 tygodniach chyba. To minęło. Mhm. I zeszło samoistnie. Więc wiesz, czasem sobie myślę, czy to nie była jakaś taka też silna reakcja po spotkaniu z tą Shiva Shakti, czy to było jakiś wirus, cokolwiek z tej rzeczy. Hmm.
Potem wróciłam do Mysore znowu. Jeszcze jakiś czas był takiego spokoju, potem wkręciłam się znowu w życie. Bardzo mocno. I jakby straciłaś ten stan tego spokoju? Wiesz co, ja nawet nie mogę powiedzieć w tej chwili, że, czy straciłam, czy nie straciłam. Po prostu to się zmieniło. To jakoś tak łagodnie się przekształciło znowu w zaangażowanie, no, wiesz, w funkcjonowanie. Ja nie mogę tak powiedzieć, tego nie ma. Tak. Nie było czegoś takiego. I wróciliście z powrotem do Warszawy. Życie się potoczyło dalej normalnie. Normalnie dalej się wszystko toczyło. Natomiast, jeszcze nie powiedziałam, że jeszcze byłam wtedy w Tiruvana. Też byłam na satsangu z Mujim. Aha, spotkałaś się. Spotkałam Mujiego. Natomiast nie mogłam chodzić na te satsangi długo, bo byłam cały czas z dziećmi. Ona jednak długo nie wytrzymywała na takich dłuższych spotkaniach. Też czułam się dobrze na tych satsangach. Ale nie mogłam ze względu na dzieci być dłużej, nie miałam wtedy jak ich zostawić gdzieś. Natomiast już wtedy też spotkałam się z Mujim pierwszy raz. I co potem dalej się działo? Bo ta historia zaczyna się robić bardzo taka, wiesz, no co dalej? Co dalej? Podróż Patrycji przez... To zabawne na pewno. No tak. Potem wróciliśmy do Warszawy, pobyliśmy trochę po Warszawie, potem Piotr dostał pracę w Irlandii i wyprowadziliśmy się do Irlandii, ale już w zasadzie od tych Indii to mój fokus na te sprawy duchowe był naprawdę mocny. Naprawdę mocny. To już było tak, jak ci powiedziałam, od choroby to już, mało mnie... Inne rzeczy. Zaczęłaś medytować wtedy? Zaczęłaś mieć jakieś... Nie, nigdy nie robiłaś medytacji? Nie robiłam tego. Czytałaś? Czytałam. Dużo czytałam. Mhm. Kupowałam te wszystkie książki, które się dało. Czytałam dużo tego. Któreś książki ci bardziej jakoś utkwiły w pamięci niż inne? Wiesz co, na tamtym etapie... To nie przychodzi mi do głowy jakoś tak, żeby coś takiego, że ale tak, wiesz, no to było w tą stronę, tak? To było w stronę self-inquiry, czyli badania samego siebie. Czyli Adyashanti, Eckhart Tolle, to już powoli zaczęło wchodzić. Słuchać zaczęłam dużo Mujiego też już, ale nie tak intensywnie jeszcze jak później. Czyli to inwestygacja taka typu kim jestem? Tak, ale wiesz, to było cały czas takie nieświadome. To ja nie wiem, coś chciało to czytać, ale to nie było tak, że wiesz, że stanęłam przystawiona do ściany i okej, badaj, zobacz, teraz. Tego nie zrobiłam jeszcze. Wróciliśmy potem, pojechaliśmy do Irlandii. W Irlandii akurat, to też było super, naprawdę świetne doświadczenie. Przed wyjazdem do Irlandii usunęłam sobie dwie dolne ósemki, więc miałam po prostu straszny ból w ogóle w całej głowie, w całym ciele. Dwie usunięte dolne ósemki po ciężkiej operacji, jakieś w ogóle komplikacje straszne w twarzy. Przyjeżdżam do Irlandii w ogóle wściekła na mojego męża, gdzieś to mnie przywiózł, tam jest tak zimno, a w Polsce, w Warszawie mam tyle znajomych, tam jest tak fajnie, co ja tutaj robię? I w ogóle nie czytam gazet, ani nie oglądam telewizji już naprawdę od dawna. I pierwszego dnia Piotr poszedł do pracy, a ja wziąłam gazetę, jakąś zwykłą irlandzką gazetę, i przeglądam ją całą od deski do deski. Obejrzałam ją caluteńką. Łącznie z ogłoszeniami. Nie wiem dlaczego ja czytałam wtedy ogłoszenia. A tam było takimi malutkimi literkami napisane: satsang Cezar Tiruel miał odbyć się następnego dnia. I mnie wtedy znowu mnie wtedy ścięło. Jak to? To był ten jeden satsang, na który ja nie poszłam wtedy w Tiruvana Malai, a mogłam pójść, ale stwierdziłam, gdzie oni tam po rosyjsku rozmawiają. Polka jestem, gdzie ja będę tam szła. Coś w tym stylu. Ale stwierdziłam, to ja mogę pójść na satsang w tej Irlandii. Niesamowite. I w ogóle 5 minut piechotą od mojego domu, w którym mieszkałam. W Dublinie? W Galway. No więc poszłam na ten satsang, a miałam, tak jak ci powiedziałam, taki silny ból od miesiąca w twarzy po tych zębach,
że po prostu nie dawałam rady chodzić z bólu i w ogóle nie dawałam rady nic robić. Mogłabym 10 dzieci w tym czasie urodzić, ale nie znosić ten ból. Nie pomagały żadne środki przeciwbólowe, ale wchodziłam na salsa, siedziałam na salsangu i pff, nie bolało mnie. Byłam tak zafascynowana tym, co się dzieje na salsangu, co to w ogóle jest, już taka rozmowa, konwersacja z Cezarem, nie było bólu. Także to mnie trochę zaleczyło i też było ważnym spotkaniem. Na kilka satsangów poszłaś? Tak. To było. Tak, tam byłam w dwóch miejscach z nim. Kilka dni. Ciekawy, bardzo ciekawy nauczyciel, czy człowiek, prawda? Jesteś taki bardzo precyzyjny i potrafi szybko wytłumaczyć, jakby. Zresztą dla mnie to wtedy było bardzo też fajne i bardzo ważne, dlatego że ja byłam tak pełna cały czas jeszcze różnych konceptów, różnych wyobrażeń, takiego ja mocnego, a Cezar nie obchodził się ze mną naprawdę. Mnie tak po prostu mnie okładał z każdej strony i robił to tak mocno. Teraz wiesz, przyjaźnimy się. Kiedyś go zapytałam, mówię, Cezar, dlaczego ty byłeś dla mnie taki niedobry? Słuchaj, naprawdę dla nikogo nie byłeś aż taki, wiesz, taki niemiły. Strasznie niemiły, a mnie po prostu nie oszczędzałeś w ogóle. Aha. A mówię, wiesz co, ja nawet nie wiedziałam, że ja taki jestem dla ciebie. Wiesz, no wiadomo, nie wiedział, po prostu to się tak działo. Natomiast mi to było bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne i z Cezanem spędziłam później jeszcze dużo czasu i muszę przyznać, że to była niezła pranie. Niezłe pranie. Jakie pamiętasz mniej więcej? Jakie pytania zadawałaś? Albo no jakie. Cezar mówi na przykład, usiądźcie wygodnie. Na samym początku, usiądźcie wygodnie. No to ja byłam w Indiach, ćwiczę jogę. To ja chyba nogi skrzyżowane. Tak. A on się dobrze ze mnie wyśmiewał cały czas. Cały czas się ze mnie nabijał. Myślę, jak on w ogóle śmie? Jak śmie tak się ze mnie nabijać cały czas? No tak. Ale wiesz, ale cały czas za tym szłam. Cały czas za tym szłam. Tak. Także takie to były spotkania. I jakiego typu pytania wtedy zadawałaś w tym okresie, wiesz? Jakie to było? Wiesz co, nie pamiętam pytań, ale pamiętam, że to były takie pytania, które teraz często słyszę na satsangach, a ja byłam pełna tego. To były takie pytania, w których ja pokazuję, że ja coś wiem, ale ty mi może też coś powiesz. Aha, rozumiem, tak. Ja pokazywałam, jaką to ja jestem, mądrą osobą, że już trochę czytałam. A wiesz, a Cezar po prostu jakby ciął to równo. Ja w ogóle z nim dużo czasu spędziłam, też pojechałam kiedyś do Wilna na satsang i pamiętam takie swoje uczucie, to już był, wiesz, no któryś satsang już. Takie swoje uczucie, ja zadaję pytanie, wydawało mi się, że takie mądre, takie wiesz, fajne i wszyscy. Wiesz, wszyscy też zobaczą, że kurczę, fajne ma to pytanie. I zadaję te pytanie i cokolwiek ja nie powiedziałam, to on zawsze do mnie, no ty w ogóle lepiej nic nie mów, w ogóle coś powiesz, wiesz, coś w tym stylu. A ja po prostu, Boże, i znowu mnie tak pogrąża. Dlaczego on mnie to robi? A natomiast, wiesz, ktoś obok mnie zadawał pytanie, czasem podobne nawet, ale wiesz, to ważne jest, jakie jest nastawienie tak naprawdę. To czuć, kiedy pytanie jest po prostu chęcią pokazania się, samego siebie, a kiedy jest pytanie, które po prostu wynika po prostu prosto z twoich trzewi. Nie możesz jego nie zadać. No i ktoś obok mnie zadawał podobne. A on tak, wiesz, tak pięknie odpowiadał tej osobie i w ogóle od razu jakieś połączenie, jakaś fajna rozmowa, a ze mną to po prostu znowu coś powiesz i tak mnie okładał z każdej strony. No tak. Także to było świetne doświadczenie, naprawdę świetne. Ale potem w którymś momencie twoja droga się skrzyżowała z Mudzi. Tak. Jak to się stało? Jak to?
Wiesz co, no to po Tiruvannamalai, jak już wiedziałam, że ktoś taki jest, jak Muji, zaczęłam słuchać filmów w internecie. Akurat Muji'ego było sporo i lubiłam to. Coś we mnie bardzo lubiło słuchać tych filmów. Więc jak tylko mogłam, to słuchałam, ale to też nie jakoś bardzo dużo wtedy. No i pod koniec pobytu w Irlandii, jak już prawie mieliśmy wracać do Polski, też trafiłam na Stewarta Swartza. Też byłam na satsangu z nim, zaprosiłam go do Polski, powiedziałam, że ja wracam, to może on też by przyjechał do Polski. Byłam już w kontakcie z Cezarem. I tak wstępnie już rozmawiałam, słuchaj, może byś przyjechał do Polski, wiesz, to ja po prostu sama chciałam dalej to ciągnąć, więc zapraszałam tych nauczycieli dla siebie, tak? I w pewnym momencie wiadomość dostaję, Muji będzie w Krakowie w sierpniu. Wow. No nie, no po prostu wszyscy przyjeżdżają do mnie, ja wracam do Polski, wszyscy przyjeżdżają, byłam tak szczęśliwa. Oczywiście zapisałam się na satsang też z Mujim. To było przed satsangiem z Cezarem w Polsce i przed przyjazdem Stewarta Swartza do Polski w sierpniu, który to był 2011. No i pojechałam na ten satsang. Na satsang z Muji do Krakowa. Tak. I jak, i co się stało? Wiesz co, przed satsangiem nic się specjalnie nie działo, natomiast i to już był taki czas chyba we mnie, kiedy ja po prostu już byłam coraz bardziej gotowa do tego, żeby naprawdę iść do przodu. Teraz tak to widzę z perspektywy, w tej chwili wiesz, no wtedy nie wiem, jak to się działo po prostu, ale w Krakowie bardzo mi się te satsangi podobały, natomiast pamiętam chyba dwa dni przed końcem, czy trzeciego dnia, w nocy miałam sen. Miałam taki sen, chyba dla mnie bardzo ważny wtedy, dlatego że całe życie miałam w nocy sny, w których bałam się wody. Generalnie żywiołu wody bałam się, tak? A to jakieś tsunami mnie atakowało. A to pławiłam się w jakichś wodach, gęstych błotach. Nieważne, wszyscy mamy takie sny różne, tak? No ja miałam akurat z tą wodą takie sny. I przyśniło mi się, że jestem na takim gigantycznym wodospadem. Gigantycznym, po prostu piękny, wielki wodospad. Woda po prostu leje się. Ja stoję nad tym wodospadem, patrzę na ten wodospad i po prostu rzucam się. Rzucam się i skaczę. Skaczę w dół. Zero strachu, zero... No niczego, po prostu skaczę. Jest coś, co widzi ten skok. Jest coś, co patrzy na to. I obudziłam się nad ranem, obudziłam mojego męża, mówię, Piotr, to coś bardzo ważnego się dzisiaj stało. Coś bardzo ważnego się dzieje. Jakby opowiedziałam mu ten sen, ale wiesz, no okej, okay, dobra, to idę na satsang. I pamiętam, że tego akurat dnia Muji mu ktoś zadawał pytanie. To nie byłam ja akurat, ja zadawałam jakieś pytania wcześniej, ale Muji mu zadawał pytanie dotyczące właśnie self-inquiry, czyli badania samego siebie. I to był taki moment, kiedy Muji przez jakiś czas po prostu krok po kroku prowadził chyba tamtego chłopaka przez to, co się dzieje. I ja wtedy, siedząc sama ze sobą, po prostu pierwszy raz w życiu zrobiłam ten eksperyment. Tak, wiesz, całkowicie. Pierwszy raz. Eksperymenty, jakiego typu eksperymenty, Patrycja? trudno o tym mówić, co? Wiesz co, nie wiem, chyba nie, aczkolwiek teraz się poruszyłam, jak o tym powiedziałam, bo zrozumiałam, że tak naprawdę, wiesz, do tego momentu nigdy, ja wiedziałam, że ja czegoś szukam, ja wiedziałam, że ja czegoś chcę, ja wiedziałam, że gdzieś mnie coś prowadzi, ale nie było z mojej strony takiego, okej, okay, dobra, teraz.
Nie idziesz za tym, gdzie cię coś ciągnie, nie idziesz za tym, czego chcesz, nie wywijasz się jak wąż, a to tutaj troszeczkę tak, troszeczkę tak. Nie, teraz. Tak. I to był taki, siedzę. I Moody ma po prostu też taki system, tak? Po prostu jakby pokazywania ludziom, zatrzymania właśnie. Wiesz co, nie wiem, czy to jest taki system, ale czasem on rozmawia z kimś, tak? Czyli przeprowadza kogoś w taki sposób. Na drugą stronę, można by powiedzieć. I ja właśnie siedziałam tego dnia, tak? I Murzyl mówił do wszystkich, ale ja czułam, że mówi też do mnie bezpośrednio. I wiesz, ja jestem dosyć emocjonalną osobą, więc we mnie zazwyczaj pojawiają się jakieś emocje, więc ja zamknęłam oczy i po prostu siedzę z tymi emocjami, a było ich, wiesz, sporo. Dookoła mnie moi znajomi, wiesz, jacyś jogini, którzy ze mną ćwiczą, wiesz, nauczyciele jogi, moi przyjaciele, wiesz, ja siedzę, a tutaj po prostu buzuje we mnie znowu, tak jak na tym satsangu z Shiva Shakti. Wiesz, ciało się trzęsie, tak. Wszystko się w ogóle rozwala. Dookoła ci ludzie, ja wiem, że oni na mnie patrzą, się sobie, kurczę, no ja nie patrzę na ten żałosny widok, jak, co tam się ze mną dzieje, oczywiście te wszystkie myśli od razu, wiesz, że oni patrzą, co się ze mną dzieje, tak? No ale myślę sobie, okej, dobra, niech patrzą, niech to dalej płynie tak, jak płynie. I po jakimś czasie przestało mnie zajmować tak bardzo te myśli, które są dookoła tego, co się ze mną dzieje. Pozwoliłam na to, żeby to doświadczenie, które się we mnie zadziało, po prostu zaczęło się wyrażać. I zobaczyłam prostą rzecz. Że była emocja. Była wielka jakaś emocja. Nawarstwiona z wielu, wielu rzeczy, ale tak naprawdę, jak pozwoliłam jej się wyrazić i pozwoliłam jej zaistnieć taką, jaką ona jest, zwyczajnie, po prostu, nie bez chowania, bez jakoś, wiesz, pokazania o jakimśkolwiek świetle dla samej siebie nawet, to ona zaczęła tak cichnąć. Ona zaczęła po prostu cichnąć i potem zobaczyłam, że ta emocja wzięła się z myśli. Że tą emocję, to wszystko, co się ze mną dzieje, to wszystko wywołało myśli. Tak jest. I to zobaczyłam jasno i zobaczyłam, okej, to teraz widzę tą myśl, czy te myśli, bo było ich trochę. Okej. Co jest za tą myślą? Okej. Jest myśl, nie ma myśli, jest myśl, nie ma myśli. Jest, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Wow. Jest, nie ma, jest, nie ma. I wiesz, trudno mi w tej chwili o tym powiedzieć, natomiast tak. Mnie wydaje się, że coś musiało się stać w jakimś procesie fizjologicznym. Bo ja nawet nie nazywam tego duchowym, bo mam dosyć tych wszystkich słów duchowy, nieduchowy, tak? To jest biologia, po prostu zwyczajna, po prostu ewolucja, tak naprawdę. Ale coś musiało się takiego stać, co mi zmieniło perspektywę. Od tamtej pory mi zmieniło po prostu perspektywę całkowicie. To jest, wiesz, ja byłam przekonana, okej, no dobra, no to potrwa chwilę, tak? W sensie, że to potrwa chwilę, tak jak wszystko, ja miałam mnóstwo różnych doświadczeń, a w związku z tym, że mam w ogóle mocne doświadczenia, to będzie się to, wiesz, zmieniać, albo to zaraz zniknie. Albo zginie, tak. Ale nie zniknęło do tej pory. I nie jest niczym trudnym, nie jest niczym, wiesz, nie jest niczym takim, jakimś takim, wiesz, wielkim, tak? Tak. Także tak się wydarzyło wtedy i pamiętam, że wróciłam już potem, tak naprawdę niewiele mnie interesowało i na satsangu, w ogóle Moody wydało mi się zupełnie normalnym człowiekiem, ci wszyscy ludzie, wszystko wydało mi się po prostu takie zwyczajne,
takie normalne, przecież się mogłam odpocząć od tego wysiłku, matko. Od tego wysiłku najpierw życia w świecie, potem życia w wyobrażeniach tych duchowych, w tych dążeniach, w tym bólu w ogóle poszukiwań duchowych, w tym cierpieniu poszukiwań. Wszystko po prostu wróciło do takiej zwyczajnej normalności, ale w tej normalności było po prostu tyle piękna i radości, w ogóle wreszcie to zaczęło żyć jakoś. Hmm. Także tak to mniej więcej było do tamtego momentu. Hmm. No niesamowita historia, no to jest to... Wiesz, to ona się wydaje niesamowita, wiesz, ja trochę nie lubię, jakby lubię i nie lubię o tym mówić, dlatego że wiesz, że to się dzieje tak w moim doświadczeniu, tak? Tak, oczywiście. To się dzieje u każdego inaczej. Może być z fajerwerkami, może być bez fajerwerków. To w ogóle nie o to chodzi, tak? Tak. Natomiast ważne, chyba najważniejsze w tym wszystkim było tylko to, że to był naprawdę pierwszy i jedyny raz, kiedy ja zrobiłam ten eksperyment sama ze sobą do końca. Tak. Nie, że ja się tutaj bawię w chowanego, wiesz. Trochę wezmę, trochę lepiej nie. Po prostu całą. Mhm. I jeszcze a propos takich, wiesz, no to też może nie jest takie istotne, ale coś takiego się ze mną wydarzyło od strony takiej energetycznej, że miałam wrażenie, że jakby coś mnie ściągnęło na takiej nitce i wyciągnęło mnie nie w górę. Jakby po prostu coś mnie zabrało w ogóle. Jakby mnie coś zabrało w ogóle, wiesz, do góry, to nie mogę tego wiedzieć, że o, Patrycja, wstępujesz, wiesz, to nie wiem, cokolwiek. Nie, ale jakby coś mnie zabrało i nagle zobaczyłam cały świat i wszystko z perspektywy. Zobaczyłam takie wielkie oko, że ja jestem tą świadomością, która postrzega wszystko. I to było takie wszystko, wiesz, tak symbolicznie nawet wszystko tak razem. Taka lekkość, uwolnienie, naprawdę, naprawdę niesamowite. Hmm. Niesamowite w tym momencie. Czyli to było, w tym momencie można było prawdopodobnie wytłumaczyć koncept non-duality, tak? Wiesz co, myślę, że tak. Ja wiele razy miałam wcześniej tego typu doświadczenia, tak? Natomiast nie było. Do tamtego momentu, do satsangu z Murzyn, nie było takiego czegoś, że coś w środku po prostu jakby nie miało żadnej wątpliwości, że to jest to. Bo to po prostu nie da się tego, wiesz, potwierdzić faktami, czy wiesz, symptomami, etc. Tak, 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 tak. Po prostu jest jakieś takie uczucie, które ci to odczucie, stan, nie wiem, nawet nie stan. Tam nie ma żadnej. To jest tylko to. Nie ma tam miejsca na jakiekolwiek wątpliwości. One się nie mogą nawet pojawić. Rozumiem. Jak się twoje życie zmieniło, wiesz, w sensie takim praktycznym? To znaczy, że co, że teraz nie... A, wiesz, żyjesz... No wiesz, teraz to po prostu... Tak. Nie, wiesz co, nie wiem, czy się tak zmieniło od strony życia, wiesz, bo to nie jest wcale tak, że ci nagle życie się zmienia. W sensie, że wiesz, że nagle twoje życie jest usłane różami i po prostu, wiesz, ty jesteś piękna, cudowna, wspaniała i w ogóle wszystko wiesz i w ogóle nie musisz już nic robić i tak dalej, i tak dalej. Od strony życia praktycznej moje życie jest takie samo, ono się nie zmieniło. Natomiast to, jak ja doświadczam tego życia, jest po prostu zupełnie inne. Jakie? Czymś... Jakie to jest? Wiesz co, jest po prostu, życie jest takie, jakie jest i to jest w porządku, to jest okej. Okay. Ja nie mam pretensji do życia o to, co mi przynosi. Nie mam pretensji o to, co mi daje. Daje mi coś miłego, kurczę, super, no po prostu ekstra. No tak. Daje mi coś średniego, okej. Okay. No tak. Daje mi trudne doświadczenie, okej. Okay. Daje mi bardzo trudne doświadczenia, bo takie też są okej, okay, niech przynosi cokolwiek, a ja nie szukam czegoś więcej. Ja nie szukam po prostu. To chyba jest najważniejsze, co się zmieniło. Przestań szukać. Szukać czegokolwiek. Po prostu żyjesz... Wiesz, no oczywiście wolę takie rzeczy czy inne, coś tam, mam jakieś swoje preferencje, tak, ale tak.
przestałam szukać, a chyba szukanie jest największym cierpieniem tak naprawdę. Przynajmniej dla mnie było, o matko, jak ja się namęczyłam. Dla mnie to było trudne. No ale jednocześnie bez tego szukania nie stałoby się chyba to, co się stało, prawda? Wiesz, no i to jest właśnie cała ta magia, że dopóki tego nie wiesz, że nie musisz tego szukać, bo to cały czas jesz, no to tego szukasz. No tak. Natomiast w momencie, kiedy to wiesz, to myślisz sobie, Boże, przecież wcale nie musiałam tego robić, w ogóle nie musiałam, to jest w ogóle chore. Tak. To jest w ogóle, to jest nie tędy droga. Natomiast jakoś tak się to dzieje, że ludzie nie mają takiej łatwości, wiesz, kontaktu ze samym sobą, że po prostu wchodzą w te wszystkie drogi. Tak widocznie się dzieje. Skoro tak się dzieje, to widocznie tak się dziać musi. Ja nie mam innej odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Mm-hmm. Ale wiem, że nie trzeba szukać. Nie, no tak. Nie trzeba szukać, a jednocześnie... A jednocześnie trzeba szukać. I to jest ten paradoks, to że jest tutaj... Właśnie jak się przygotowałem do tego wywiadu, wiesz, to przesłuchałem jeszcze raz wywiad, który był przeprowadzony z tobą przez Richarda Millera i wiesz, co mi się bardzo podobało u ciebie w twoich wypowiedziach, że potrafisz dwie rzeczy trzymać jednocześnie, że i to może być prawdą, i to może być prawdą. Wiesz, bo to jest właśnie taki paradoks. Taki paradoks, że one dwie są prawdziwe, te dwie rzeczy są prawdziwe. Tak? Często umysł ma, jakby my byśmy w umyśle chcieli, no albo tak, albo szukamy, albo nie szukamy, albo... Wiesz, bo umysł chce mieć odpowiedź, tak? Chce mieć odpowiedź, żeby ci coś, wiesz, no chce się do czegoś przyczepić, a jeśli zostawisz to otwarte, no nie możesz się tego złapać. Tak. No nie ma jak. Tak, bo ten po prostu ten stan jest, cóż, poza umysłem, tak? Po prostu i to właśnie pokazuje w tej chwili, że jeśli nie jesteś się w stanie złapać tego bądź tamtego, więc umysł nie jest w stanie tego pojąć. Tak. Po prostu to jest niemożliwe, więc musisz to sprawdzić na sobie. Musisz to sprawdzić, może też tylko tego doświadczyć. Można tylko to przeżyć, można tylko to po prostu samym sobą sprawdzić, ale od strony innej niż umysł. Bo umysł. Od strony innej niż umysł. Od strony innej niż umysł. Ja nie wiem, jak to nazwać. Tak, jakiej? Tak, nie tak. Wiem, jak to nazwać. Tak. Ale od strony doświadczenia. Dokładnie. Naukowego, czystego doświadczenia. To jest po prostu eksperyment naukowy, nic więcej. Z samym sobą. Mogłabyś jeszcze. To jakbyś, wiesz, wytłumaczyła ten stan. No, ten stan taki tej. Wiesz, to nie jest stan w ogóle, tak? Tak. Ja nie wiem. Poczekaj, daj mi chwilę. No tak. Do czego dążę? Może troszeczkę pomogę tu w tym momencie, że wiesz, że czyli jaki, rezultat jest taki, że cóż, że po prostu nie ma, że jest doświadczenie, nie szukanie, a nie ma tego, który doświadcza, prawda? Czy można było w ten można sposób tak to powiedzieć? Można tak powiedzieć, aczkolwiek ja lubię swoją formę i lubię doświadczać życia też w swojej formie. Ja nie zanegowałam swojego, wiesz, ciała, umysłu, etc. Doświadczam go w taki sposób i ja to lubię po prostu. Polubiłam siebie. Wreszcie. Dokładnie. W taki zwyczajny sposób. Nie muszę być jakaś, jestem taka, jaka jestem. No, jeśli kogoś to rozczaruje, przepraszam, ale mi to nie przeszkadza. Oczywiście. Już ja siebie pokochałam taką, jaką jestem. Mm-hmm. Jakby, wiesz, to jest od strony takiej psychologicznej. To jest od strony psychologicznej, a wiesz, po prostu przestałam szukać dziury w całym, tak? Jeśli to jest tak, to tak jest. Tak. To znaczy, że tak jest. No znaczy, wiesz, co ja próbuję po prostu jakby porozmawiać z tobą, wiesz, jakby, żeby, no, na czym polegał ten przeskok, który miałaś, prawda? Żeby pomóc jakby widzom, ludziom, którzy teraz słuchają nas, że żeby, wiesz, jak byś to określiła, no, że właśnie... Wiesz co, wydaje mi się, że w jakimś sensie kluczowe jest zrozumienie. Intelektualne zrozumienie, wiesz co, intelektualne to jakby intelekt trochę pomaga na początku. Natomiast jeśli tego naprawdę w sobie nie zrozumiesz i nie przeżyjesz, to po prostu nie pójdziesz za tym i jakby nie masz pewności co do tego. Natomiast jeśli sprawdzisz to na samym sobie,
to nie ma żadnej wątpliwości i wszyscy mogą ci mówić tak. jakiekolwiek inne rzeczy, natomiast ty wiesz swoje, bo sprawdziłeś to w sobie. Tak. Więc jeśli miałabym cokolwiek powiedzieć, to nie, żeby nikt nikogo nie słuchał poza słuchaniem czegoś w sobie. Wiesz, ja mam wielki szacunek dla nauczycieli, mam ogromny szacunek dla Mudziego, wiesz, no to po prostu jest coś dla mnie strasznie ważnego, bo też czuję, że tam się dzieją takie procesy, które są poza nami zupełnie, zupełnie. Natomiast najważniejszy jest ten eksperyment zrobiony z samym sobą. Mm-hmm. Po prostu, żeby naprawdę każdą rzecz, każdą myśl, każde uczucie, każdy pogląd, wszystko co mamy, z czym się borykamy, co nam przeszkadza, bo oczywiście te rzeczy, które, z którymi nam jest dobrze, my nie musimy tego w tym momencie robić, ale żeby to ze sobą po prostu sprawdzić. Żeby to ze sobą sprawdzić i pozwolić temu zaistnieć. Mm. Wiesz, co jest ważne? No, w moim przypadku okazało się ważna ta determinacja. Wiesz, ja bym się dała po prostu zabić za to. Dla mnie nie było niczego ważniejszego przez pewien okres w moim życiu niż to. Niż to? Czyli? Czyli determinacja jakaś taka wewnętrzna, tak. wiesz. Tak, tak. Taka determinacja wewnętrzna, ale determinacja, w której jesteś gotowy poświęcić wszystko. Mm-hmm. Całego siebie. Mm-hmm. Mm-hmm. Jesteś gotowy poświęcić wszystko. A nie determinacja takiego, ja chcę, ja to zdobędę. Ja tak, to będę tak, mieć. Tak, on tak, to ma, tak. to ja też to będę mieć. To jest podobno fajne, więc ja to będę ja mieć. Ja to też chcę mieć. Nie, to wcale nie jest fajne. To jest naprawdę głęboki proces po prostu rozpadu. Totalnego dokładnie, rozpadu. Ja dokładnie. Przez, wiesz, no to teraz tak fajnie w tej naszej rozmowie to brzmi, wygląda, że tak, ja wiesz, tak. miałam to i tamto. A prawda jest taka, że wiesz, ja przepłakałam przez 2 lata każdy satsang. Przez 2 lata każdy satsang to dla mnie było po prostu ryk jeden wielki. Ja cały czas płakałam. Po prostu tyle rzeczy się, wiesz, odsłaniało. I tyle rzeczy musiałam puszczać. A niektóre były takie drogie, chociaż troszeczkę tej fajnej Patrycji może zostawię. Ona przecież, no tu jest taka fajna, taka dobra, albo taka wrażliwa na przykład. Tak. Nie, wszystko. Rozstawanie się ze swoją tożsamością jest bolesne. Jest strasznie bolesne. Natomiast to, co się dostaje w zamian, przewyższa jakąkolwiek tożsamość, najpiękniejszą. Mm. Najwspanialszą, za którą cały świat może bym myślał, och, to jest coś super. Mm-hmm. Oddałabym wszystkie bogactwa świata. Nic nie jest ważne. Naprawdę, nic. To niesamowite. I wiesz, to jest coś takiego, że ja miałam to w sobie od dziecka. Ja po prostu miałam taką pewność, że ja... że jest coś, tak? I że jest coś, co jest być może ze mną, a może nie, a może gdzieś jest do zdobycia, ale jest coś strasznie ważnego, co czasem nam umyka. Co czasem nam umyka po prostu. Mm. Życie. Życie po prostu, radowanie się, cieszenie się życiem, zwyczajnie. Jaki byś dała, wiesz, poradę ludziom, którzy właśnie są, wiesz, którzy są na ścieżce, których interesuje ten temat i którzy jakby właśnie badają siebie? Co byś powiedziała, że co jest ważne? Mhm. Wiesz co, najważniejsze jest chyba kierowanie się swoim własnym takim głosem wewnętrznym. Niektórzy mają ten głos tak mocny i tak silny, że po prostu on będzie ich prowadził, tak? Mm. Tak jak mnie. I nieważne, jakbym nie uciekała, czy czego bym nie robiła, to po prostu już to będzie silniejsze. Natomiast dla osób, które może nie mają tego aż tak silnego w sobie, może nie czują, że to jest aż tak silne, to być może, wiesz, no, muszą jeszcze więcej pocierpieć. Mm-hmm. Muszą paść na kolana jeszcze wiele razy, żeby po prostu nie mieć wyjścia, bo tak naprawdę to jakaś totalna desperacja nas sprowadza na taką drogę. No tak. Ale poradziłabyś ludziom, wiesz, medytację,
wiesz, jakiś rodzaj właśnie badania siebie, jakieś metody? Wiesz co, w moim przypadku nie było takiej, wiesz, świadomej medytacji, w sensie, wiesz, no zależy, co nazwiemy medytacją. No oczywiście, no, nie siadałam dużo różne medytacji, Natomiast, wiesz, w wielu przypadkach to jest pomocne, tak? Mhm. W wielu przypadkach jest to pomocne, znam mnóstwo takich osób, natomiast u mnie tak się nie zadziało. Wiesz, to co ja bym powiedziała, no, dla mnie to po prostu przestrzeń satsangu jest najważniejsza. Przestrzeń satsangu? Dla mnie to się okazało strasznie ważne i wydaje mi się, że po prostu bycie na satsangach, czy bycie wśród ludzi, po prostu samo bycie naprawdę bardzo dużo daje. No taka jest moja droga, tak? Wiesz, no ja też ćwiczę jogę, ja robię jakieś inne rzeczy, ale to jest mhm. Wiesz, no to jest po prostu joga. Ja jej nie robię dla czegoś, tak? Tak. Natomiast, wiesz, jak ktoś wierzy, że jakakolwiek praktyka doprowadzi go gdzieś, że jakakolwiek praktyka doprowadzi gdzieś, to coś tutaj nie do końca, wiesz, jest tak. Mhm. Bo jeśli masz robić jakąś praktykę, wykonywać jakąś praktykę, żeby tam dojść, to znaczy, że tam jeszcze nie jesteś. No tak. To znaczy, że tam jeszcze nie jesteś. Wiesz, nie ma nic złego w praktykach, one są pomocne. Ja na przykład ćwiczę jogę nadal, wiesz, ona fajnie na mnie wpływa, czasem mnie potrafi jeszcze bardziej zbalansować w różnych sytuacjach i wiesz, no jest świetna. Więc jest pomocna, natomiast ważny jest ten stosunek do tej praktyki, tak? Czy to nie jest tak, że ja praktykuję na macie godzinę, czy ja siedzę w medytacji, a potem wychodzę do domu, tak? Hmm. 24 godziny na dobę. Tak. W czasie, kiedy jesteśmy przytomni, tak? Może nie 24. Tak. Co mnie bardzo zaskoczyło właśnie, wiesz, jak... Znaczy, nie to, że bardzo zaskoczyło, ale że wiesz, że... Twoja miłość właśnie do satsangu, wiesz? To jest... Słuchaj, no ja byłam świrem satsangowym, ja wiesz... Ja naprawdę... Od właśnie, tak naprawdę chyba od satsangu z Murzim, tego najważniejszego. Ja potem całe 2 lata spędziłam na satsangu. Jeździłam od jednego nauczyciela do drugiego i po prostu, wiesz, no tak szczęśliwie się złożyło, że mogłam to robić. Mieszkałam z nimi, byłam z nimi w takich, wiesz, okolicznościach codziennych, więc jakby, wiesz, to była pralnia. Jeździłaś za Murzim. Wiesz co, za Murzim, znaczy... jeździłam za Murzim, z Cezarem, dużo czasu spędziłam ze Stewartem, z Jackie. Byłaś w Portugalii? Nie dojechałam do Portugalii, w Indiach później jeszcze byłam. W Indiach byłaś jeszcze raz w Tirumanavalai? Tak. Byłaś jeszcze raz w Tirumanavalai i już planujesz następny wyjazd do Tirumanavalai. Tak, wiesz... Mimo, że jesteś jakby, no teraz ktoś by, no, można było powiedzieć, że wiesz, no już masz to, co my, wiesz, wielu z nas wiesz, szuka. Ja po prostu to lubię, dlaczego nie, tak? Ja po prostu uwielbiam tych ludzi, uwielbiam spotykać się, wiesz, z ludźmi, uwielbiam po prostu to... To jest dla mnie czymś ważnym nadal, wiesz. Ale był taki czas, że wiesz, że po prostu zajmowałam się tylko domem i swoimi rzeczami tu w Warszawie. Są różne etapy, przynajmniej ja takie miałam, ale socjalnie po prostu są, no, są świetne, uwielbiam je. I też to się cały czas, wiesz, pogłębia. To nie jest tak, że wiesz, no to ty teraz dziewczyna po prostu, wiesz, raduj się życiem, wiesz, siedzisz sobie w kinie w ogóle, wiesz. W pewnym sensie trochę tak, ale wiesz, moje życie jest przebogate w doświadczenia nadal. Mm-hmm. Wiesz, życie nie cierpi się nudzić i ono się nie będzie nudzić, więc ono żyje, ja żyję cały czas i moje doświadczanie, moje wglądy, czy cokolwiek jakby to nazwać, one mnie też zaskakują co jakiś czas. Mm-hmm. Więc wiesz, ja nie powiem o sobie, o matko, bo ona to już coś wiecie. Tak. Cokolwiek. Ja jestem po prostu cały czas, patrzę z zadziwieniem na ten świat i na to, co mi się przydarza. I czekam, okej, czekam na więcej. Czekam na to, co się dzieje, wiesz. Mm-hmm. Znaczy nie w sensie czekam takim, że ojej, zobaczymy, co teraz, ale cieszę się tym. Radość życia, po prostu prosta radość życia. Tak. Patrycja, jak byś wytłumaczyła ludziom, którzy nie są, wiesz, nie znają terminu non-duality? Jak to tłumaczymy na polski non-duality? Wiesz, to jest to stan niepodzielenia. Niepodzielenia. Nie rozdwojenia. Dokładnie. Mogłabyś coś powiedzieć, parę słów na ten temat?
Wiesz co, w tej chwili tak szybko przyszło mi od razu do głowy, że to jest, że można by to wytłumaczyć w taki sposób, że jest to stan, w którym żyjesz, po prostu żyjesz, a nie myślisz i żyjesz. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że życie żyje sobie. Żyje sobie, tak. I funkcjonuje. Tak, i funkcjonuje. Tak jak ja to teraz odbieram, tak? Ja miewam myśli, cały czas mam, tak jak każdy, wiesz, no po prostu. Natomiast dualność, czyli to rozdwojenie jest wtedy, kiedy jest życie, ona sobie tam płynie, a ty tam sobie, wiesz, na boku je obrabiasz. Ty tam sobie je, wiesz, obrabiasz, ona tutaj płynie, tak, a ty tam swoją historię, wiesz, opowiadasz. No i wiesz, one się czasem, zgrzyty tam następują straszne, cierpisz, wiesz, co tam się nie dzieje, kiedy jest ten stan podzielenia. Natomiast stan niepodzielenia, niedualny, jest wtedy, kiedy pozwalasz, żeby to po prostu żyło. Że pozwalasz życiu żyć. Ciebie. Tak. Czyli zamiast próbować być kierownikiem w tej całej sytuacji. Dokładnie, szefem. Ja tutaj teraz zarządzę. Tak. Dzisiaj to, czy tam to. No i cały humor polega też na tym, że trudno znaleźć tego kierownika. Prawda? No, dokładnie. Wiem, o tym nie powiedzieliśmy jeszcze. No właśnie, no. To że jest, po prostu nie ma to kierownika. Tak? Albo przynajmniej go bardzo trudno znaleźć. No, można próbować. No, ja długo wierzyłam, że wiesz, że ten kierownik jest strasznie ważny. No i nie o tym nie powiedzieliśmy od początku, że rzeczywiście. Dopóki widzimy i słuchamy tego ja, no to jesteśmy tym sterowani ze wszystkim, co ona ze sobą niesie. W momencie, kiedy zrobimy badanie samego siebie. Tak. Dopóki słuchamy tego ja, którego nie można znaleźć, prawda? To tak. Są tylko jedna myśl popycha następną myśl, dokładnie. Jedna myśl popycha i taki następną myśl. Dokładnie. A w momencie, kiedy zobaczymy, że chwileczkę, to no zobaczmy, czy to ja tak naprawdę jest. Albo co to jest, co ja nazywam, że tak. No wielu ludzi mogłoby powiedzieć, że ciało, prawda, że jesteśmy ciałem. No jesteśmy też ciałem, tak. Mhm. Jesteśmy też ciałem. Tylko, że to jest maleńkie ziarnko piasku, wiesz, w tym całym wszechświecie. W tym całym wszechświecie, tak. Tak, i że temu nadajemy taką wartość, jakoby to, wiesz, no po prostu taką wartość. Cały świat, wszystko zależało od tego. Tak. Ja nie chcę też negować, że to nie jest ważne. Mm-hmm. Wiesz, ja się zajmuję tym, bo to kocham tak samo, jak kocham całą resztę. I dlaczego mam się tym nie zajmować? Ale jakby no widzę tą perspektywę, czuję ją po prostu. Tak, czyli nie identyfikujesz się ze swoim ciałem. Identyfikuje się i nie identyfikuje się. No, rozumiem. Znaczy wiesz, no przecież nie będę takiej rozmowy prowadzić z każdym, wiesz, mówię, no, tak. No ale wiesz, ale ty nie jesteś ciałem, więc co ty tu mówisz w ogóle, wiesz, to by było, wiesz, trochę. Są momenty, czy nawet nie momenty, w których nie ma nic. Nie to, że nie ma ciała, nie tylko, że nie ma Patrycji, tego, czy co ona doświadcza, ale nie ma w ogóle świata przejadanego. Nie ma nic. I jakbyś nam to wytłumaczyła, Patrycja? Jak to nie ma nic? No, no jest. Ja widzę, wiesz, i słyszę i odczuwam. Powiem ci tak samo, jak powiedzieliśmy wcześniej. Jest i to, i to. Mm-hmm. I nic, i wszystko. Ale jakbyś to mogła umiała, jakbyś to wytłumaczyć? Jakby właśnie ten, wiesz, ten koncept właśnie tej pustki, tak? Można by to tak nazwać, pustki czy nicości? Wiesz co, jak pójdziemy dalej za tym badaniem samego siebie. Czyli najpierw identyfikujemy się z ciałem i tu jest świat, czy świadomość, czy cokolwiek, jaźń, jakkolwiek to nazwać.
I pierwszy to jest taki odwrócenie, taki przewrót kopernikański. Okazuje się, że okej, to ja jestem tą świadomością, a nie tym ciałem, tak? To jest taki pierwszy moment i jak dla mnie nieostateczny moment. Bo za świadomością nawet, za tym wszystkim, czego doświadczamy przez wszystkie nasze zmysły, co widzimy, co postrzegamy, za wszystkim, co jest przejawione. Jak się cofnąć jeszcze do tyłu, jeszcze parę kroków do tyłu. Skądś to się wzięło. W jaki sposób to się pojawiło. I też tak jak wcześniej powiedziałam, tego się nie da przekazać słowem. Wydaje mi się, że na satsangu, czy w obecności góry Arunachaya na przykład, czy takie osoby jak Muji, po prostu ta wiedza może przejść, czy to po prostu poznanie może przejść z jednej osoby na drugą. Bardziej czucie, nie? Chyba tego. Nawet wiesz co, ja nie wiem jak to nazwać, natomiast do mnie w pewnym momencie przyszło takie widzenie, że nic nigdy nie istniało. No tak. Nigdy nic się nie wydarzyło. I wiesz, takie czasem słyszymy takie, wiesz, koncepty, a nic nie istnieje, to jest iluzja, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę można je na różnych poziomach głębiej rozpatrywać. I to też nie o to chodzi, żeby się, wiesz, w nie wczepiać, wiesz, intelektualnie i tak dalej. Natomiast ja w ogóle nie miałam nawet, wiesz, takich zainteresowań w tą stronę, żeby akurat zgłębiać te rzeczy. One po prostu w jakiś sposób przechodzą z jednej osoby na drugą, czy po prostu w obecności jakiejś osoby się wyjawiają same. Dla mnie taką osobą na pewno jest Muji. No tak. Patrycja, czym jeszcze byś się chciała podzielić z nami w tym dzisiejszym wywiadzie? Poczekaj. A wiesz co, chyba jedną taką rzecz chciałabym powiedzieć, bo wiesz, tutaj dużo mnie pytałeś, ja opowiadałam o jakichś tam swoich doświadczeniach, o tym, jak ja przeżywałam, jak wyglądało moje życie. I czy ta droga, wiesz, no to jest ciekawe, to jest interesujące, ale to nie może być żaden punkt odniesienia dla nikogo. Oczywiście, tak. To nie może być żaden punkt odniesienia, w którym ktoś sobie zobaczy, aha, ona czy on miał tak i potem było to, a potem było tamto, to skoro u mnie tego nie ma, no to słabo. Albo u mnie jest inaczej, to pewnie coś może nie do końca tak. Wiesz, po prostu każdy człowiek to jest osobna historia. Oczywiście. Każdy jeden. I ta historia jest skarbem. Każda jedna. I nie można sobie zrobić tego odniesienia, więc ja bym też nie chciała, wiesz, że nikt po prostu nie przywiązuje wagi takiej wielkiej do tych wszystkich doświadczeń. One były fajne, niefajne, różne, tak? Ale u każdego jest inaczej. U każdego jest inaczej, i każdy musi po prostu zaopiekować się tym swoim własnym doświadczeniem i swoją własną percepcją, przez którą on doświadcza świata. To jest strasznie ważne, żeby w końcu zajrzeć do siebie, nie tam, nie gdzieś, po prostu tutaj. To jest strasznie ważne. A my naprawdę, my to słyszymy, my to czytamy w książkach. My wiele o tym słyszymy, ale my tego jakbyśmy byli ślepi, po prostu... Nie dociera to do nas. Tak, tak. Naprawdę trzeba zajrzeć do wewnątrz, do środka i zaufać sobie, tylko że są, wiesz, no to są różne rodzaje zaufania. Nie temu takiemu bałaganowi w głowie, tylko jakiemuś takiemu ukierunkowanemu uczuciu. Jakby takim barometrem na to, czy to jest w ogóle w tą stronę, czy nie w tą, czemu zaufać, nie zaufać, jest nasze samopoczucie. Ale nie samopoczucie wynikające, o, ja wam pokażę, tylko samopoczucie wynikające z takiego
z takiej miękkości, łagodności, takiego głębszego zrozumienia od środka. Także to myślę sobie, że jest żeby jest szukać po prostu swojej indywidualnej drogi, że dla każdego ta droga jest inna, tak? To Osho, pamiętam, zawsze lubił opowiadać taką historię w Indiach. Facet jechał pociągiem i gdzieś na schodach siedział i wypadł z tego pociągu i oświecenie nastąpiło. No więc potem, no czy teraz każdy powinien próbować jechać tym pociągiem, wiesz, no przy prędkości 30 km dokładnie, wiesz, że wypaść z tego pociągu, żeby również... Dokładnie, ale wiesz co, powiem ci w tej chwili, okej, tak, natomiast mam w tej chwili impuls wewnętrzny, żeby powiedzieć coś takiego, że naprawdę, jeśli człowiek, każdy jeden, wystarczająco silnie pod ścianą postawiony sam ze sobą, zrobi badanie samego siebie, uczciwie. Każdy. To nie jest tak, że o Jezu, tego ty nie możesz zrobić, jak głupi jesteś, albo jesteś zbyt, no nie wiem, jakiś, tak? Ja tak czuję tę drogę, tak? Natomiast wiesz, ucząc jogi, ja też widzę, że ludzie są różni, tak? Niektórych potrzebuje na zajęciach tak zmęczyć, spocić, że oni po prostu na ostatnie 3 minuty w relaksie mają tę jedną maleńką szczelinę przestrzeni, kiedy jest cisza. Mogę coś powiedzieć albo nie, ale jest ta szczelina, bo inaczej to jest w tych przypadkach bardzo, bardzo, bardzo trudne. Także to jedna rzecz, ale jeszcze chciałam wrócić do jednej rzeczy, o której chciałam powiedzieć, która jest plagą w ogóle. Plagą w poszukiwaniu duchowym i plagą w duchowości od setek lat, a w tej chwili to już jest, nie wiem, w porównaniu jak to z dawnymi czasami, ale więcej ludzi tego szuka, więc tej plagi jest więcej. Ludziom wydaje się, że to jest jakaś, że wejście w to poszukiwanie duchowe, czy w ogóle zainteresowanie duchowością uchroni ich przed życiem, że zrobi za nich pranie, załatwi im jedzenie i w ogóle, że nagle potem po prostu świat będzie taki prosty. Tak, że można się pozbyć takich problemów życiowych, jak zarabianie pieniędzy, problemy z partnerem. Że uciekną od życia i to jest plaga, a szczególnie u ludzi, którzy już trochę chodzą na satsangi, czy chodzą, czy medytują trochę, czy właśnie są w tej przestrzeni duchowości, tak, tej kultury, tak bym powiedziała. I naprawdę tam jest tak dużo mechanizmów ucieczkowych, to jest plaga. Duchowość nie jest żadną ucieczką, w ogóle nie ma żadnej duchowości. Nie ma, jest to, co jest. Można to nazwać duchowością, albo po prostu życiem. Można używać tego terminu, bądź nie. Natomiast tak jak ci powiedziałam, że ja już sama zaczęłam od czasu do czasu właśnie, wiesz, gościć ludzi w swoim domu. No mnóstwo widziałam satsangów, może nie tyle, co ty, bo ty widziałeś wywiadów, tak. Ale tak. To znaczy, gościsz ludzi teraz u siebie w domu, od czasu do czasu robisz satsang? Wiesz co, no zapraszałam nauczycieli, czy zapraszam nauczycieli od czasu do czasu, choć ostatnio rzadziej i ostatnio zaczęłam robić raz na jakiś czas takie spotkanie. U siebie w domu w Warszawie? Tak, u siebie w domu. A tak mniej więcej raz w miesiącu, raz na 2 miesiące takie robimy spotkanie z medytacją prowadzoną i satsangiem. I jak można się dowiedzieć o tych satsangach poprzez... Wiesz co, no ja na razie nie specjalnie dawałam o tym szeroko znać już w świat. Po prostu wysłałam informacje do tych ludzi, którzy tak czy inaczej wiem, że są tym zainteresowani, bo przyjeżdżali wcześniej na satsangi, które były u mnie. Albo w ogóle wiem, że są w tych tematach zainteresowani. Też na stronie mojej internetowej www.satsang.com.pl, tam też czasem umieszczam informacje, kiedy jest taki satsang. Okay. Ale to są małe spotkania, kombinowane. A czy można, jak się można z Tobą skontaktować, jeśli ktoś ze słuchających by chciał się z Tobą skontaktować? Przez Twoją website? Najlepsza metoda? Tak. Wysłać Ci e-mail? Przez na stronie internetowej. Pracujesz z ludźmi indywidualnie?
indywidualnie, jeśli ktoś chce... Zdarza się czasem, zdarza się, że rozmawiamy, tak, ale wiesz, no ja nie nazywam tego pracą, wiesz, ja to, rozumiem, jest, to rozumiem, jest tak, rozumiem, że wiesz, to nie jest moja praca, w sensie, no, nie jest, tak? Rozmawiam, czasem ktoś się do mnie odzywa i ma jakieś pytania, ktoś chce porozmawiać dłużej, to zdarza się, że na Skype'ie się dzwoniamy albo się spotykamy u mnie czy gdzieś i po prostu rozmawiamy sobie, czy siedzimy. No świetnie było z Tobą porozmawiać, naprawdę, bardzo, dla mnie bardzo również. Fantastyczna rozmowa. Dla mnie również. Jeszcze coś, co byś chciała dodać, czy to już myślisz, że wyczerpaliśmy temat na dzisiaj? Wiesz, można by o tym mówić i mówić, tak? No tak. Ale wiesz, to chyba nie jest aż tak ważne to, co mówimy. To... O. Rozumiem. No w takim razie dziękuję Ci bardzo, Patrycja, jeszcze raz za rozmowę i dziękuję widzom za oglądanie programu i do widzenia. Do widzenia.